imprezę u Filipa Zabielskiego. No jebany debil. Kiepie, kurwa, poczekaj. Prułeś się do każdego bez problemu, bez powodu. Dobra, chuj w to. Nie pamiętam, kurwa, czy mordo, byłeś tak najebany, że gasiłeś światło, kurwa, na całym pokoju, ludzie cię prosili, no to dobrze, że gasiłem światło, kurwa, cieszę się, że tobie światła nie zgasiłem, kurwa, pecie ale jebany. Ale mordo, ty byś mi, kurwa, światła nie zgasił w życiu, kurwa. Chłopie, kurwa, z liścia bym cię zabił, co ty pierdolisz w ogóle, no to, Maniek, kurwa, dawaj. No co, kurwa, no co, kurwa. Oj, panowie, rozdziela mnie ochrona. Ej, spokojnie, opanujcie emocje, wyjdzie jeden. Rzucanie przed siebie. I to mnie zdziwiło właśnie, że na konfie tej fetki, która chyba już nie istnieje, wy mieliście ze sobą spinę, a na konferencji pierwszej mega spokój. Bo chyba później chlaliśmy gdzieś, by zabierać. Jakby to by wyglądało tak, że pierwsza konferencja była spokojna, później. Faktycznie byliśmy tam na jakichś chyba dwóch imprezach. I co się teraz stało, wspólnie, że jednak darzycie się... spinką i to stary tutaj nie jakby lekko, my tam gdzieś się mijaliśmy, za każdym razem gdzieś tam, kurwa, padał ten wzrok, jednak te wkurwienie było za te wcześniejsze akcje, więc no po prostu no dobrze, że do tego doszło, nie? Znaczy ja mam coś takiego, że słabszych po prostu nie bije i byłoby mi dziwnie takiego kalekę pierdolnąć. Ale przecież ty, kurwa, przecież ty się rzucałeś, kurwa, o Zabielskiego na imprezie. Co to znaczy? Nie powiem ci, bo nie pamiętam do końca. Rzucał się, kurwa, no po prostu. Cwaniakowo. Powiem ci, że tak naprawdę mam mgłę. Wiem, że coś było, coś, ale nie jest, pamiętam. To nawet są shoty na YouTubie, więc... Ale co, face to face robiliśmy? Nie. Nie pamiętam, szczerze. Byłem bardzo pijany. Okej. Co myślisz o słowach Amadeusza, który powiedział, że no będziesz dla niego przystawką? Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, no i ogólnie że... Amadi ewidentnie to jakby traktuje cię jako taki przystanek do poważnych walk. Jak sobie poprawić rekord, bo ma ten rekord chujowy, nie oszukujmy się. Dlatego chcę sobie go poprawić, ale no ja mu nie dam tej możliwości. I przepierdoli to, no przepierdolisz to, stary, jak chuj ci mówię, no. Ogólnie to zestawienie nie ma sensu, co jakby, nie, tak naprawdę. Jakby Amadeusz, to mi kurwa potwiera wszystkie furtki, wiem, więc że już ja jest. Będę kurwa walczył tam to... o życie i chuj, nie dam ci na wygrać. Pewno będziesz walczył o życie, ale nie wywalczysz sobie tego życia. To zestawienie nie ma żadnego sensu. Jest to tylko i wyłącznie ze względu na moją kontuzję, żebym nie wypadł z gry, bo idę po zajebiste, ciekawe walki. A ty czyli ty mi, kurwa, ale za to będzie, tak? Czyli a little bit, ale to będzie za to najcięższy knockout na następnej gali, więc będą mieli fajne widowisko. Ja się domyślam po prostu, że chcesz sobie tam te knockouty porobić, czy coś, na bierzesz sobie słabszy. Tak, to masz na myśli? Nie, bierzesz sobie po prostu słabszych zawodników, ale tak się wydaje po prostu, że ludzie myśleli, że na przykład ale to jest, kurwa, ale to jest głupota, ale to jest głupota, co robisz, bo masz taką, kurwa, presję na sobie. Wiesz, że to jest MMA, jak coś się odpierdoli, nie wiadomo, co się może stać. To masz, kurwa, wszystko pozamykane. No, ale nawet sobie nie umiem jakby tego wyobrazić. Jakby... Wiesz, to a ja sobie wyobrażam, ale wiele razy mówiło dużo osób, że sobie nie wyobraża, a jednak był inny werdykt, więc... Dobra, a mam pytanie do ciebie. Mhm. Jeśli cię w kurwę ciężko znokautuje, co nie? Albo nawet ci wity połamie, czy coś takiego. Jak się będziesz psychicznie czuł po walce? Jakby będę się w chuj czuł zadowolony, że wyszedłem, kurwa, połamany, ale dalej walczyłem. Jakby, jak mi połamiesz, kurwa, ręce, ja będę dalej walczył. To mi tam, kurwa, nie... Ale dobra, a jak dostaniesz ciężki knockout? No to chuj, no to wtedy nie będę miał wyjścia, no kurwa, będę leżał, więc... I co wtedy, jaką wartość będą miały te słowa? Te moje teraz? Chodzi mi, że zdajesz sobie sprawę z tego, że idziesz po wpierdol prawdopodobnie. Ale tak jak ci mówię, że to jest MMA, to się może wydarzyć wszystko, więc jeżeli mnie znokautujesz, no to chuj, no, no trudno, ale postaram się, żeby do tego nie doszło. Generalnie z racji tego, że pomiędzy wami już iskrzy, a ja bym chciał skorzystać z zestawów pytań tak lub nie i przetestować, jak to zadziała na face to face, to już w tym ale te momencie... pytania są podchwytliwe, a mi się może popierdolić coś na pewno. Nie ma problemu, ale zapraszam was już teraz do face to face'a, bo muszę sobie przetestować po prostu, jak to będzie wyglądać z tym zestawem. Okej, patrzcie sobie w oczy, panowie, no i... Pachnie od ciebie alkoholem. I pierwsze... No, pachnie, nie śmierdzi. Pierwsze pytanie dla Ferrariego, możesz odpowiadać tylko tak lub nie. Mhm. Jestem lepszy pod względem umiejętności od hejtera. Tak. Mam mocniejszą psychikę od hejtera. Na pewno. Polak nie istnieje w internecie beze mnie. Trochę istnieje. Relacja z ZUS-ie przyniosła mi znacznie więcej problemów niż korzyści. Nie. Nie żałuję ostatniego uderzenia z partyzanta, bo zagraniczne media zaczęło mnie pisać i należało mu się. Mam trochę wyrzuty sumienia, więc żałuję. Na projekcie Spontan mogłem się znacznie lepiej pokazać. Nie.
jestem jednym z najlepszych freak fighterów w mojej kategorii wagowej. Na pewno. Gdybym ujawnił wszystkie brudy na Polaka, jakie mam, byłby skończony w internecie. Prawdopodobnie. Wiem, że Polak był zamieszany w aferę. Bez komentarza. Bez komentarza. Kamil Łaszczyk nie ma ze mną szans w MMA. Nie ma. Jestem największym zadymiarzem w fame. Tak. Hater. Jestem lepszy pod względem umiejętności od Ferrariego. Nie. Mam mocniejszą psychikę od Amadiego. Tak. Muszę przestać być kontrowersyjny, bo mam dziecko. Nie, niekoniecznie. Take One w walce był ode mnie lepszy. Tak. Obawiam się mojej przyszłości we freak fightach. Nie. Bransoleta na nodze mocno utrudnia mi życie. Nie. I teraz jeszcze chwilę Face'a. No dobra, teraz normalny, bo musiałem myśleć. Tak, tak. Wyglądasz na mega przestraszonego, nie? Źle ci się wydaje chyba. Jak mam wyjebane, wiesz, na ciebie. Nie boję się ciebie. Serio, fuj się cię nie boję. Naprawdę, mam wypierdolone na ciebie. Rozpierdolę cię, wejdę i cię rozjebię, no i tyle. Nie, mam wrażenie, że cię napływają do oczu. Tak, mam otwarte oczy, wiesz, no to jakby... Tak to działa, nie? Kurde. Bo mi zaraz będzie ciebie szkoda. Tak. I jeszcze pozycja bokserska. Może jak się tutaj przydymi trochę jeszcze, to powtórzymy face to face. Bo jeszcze mam fajne pytania. Jakby jak chcesz, żeby doszło do jakichś rękoczynów czy coś, nie ma problemu, ja tam... Nie, nic nie sugeruję tutaj. Odpalmy wideo numer 2. Proszę bardzo, co to będzie? Coś na temat twojej walki, jak się przed nią czujesz, jak oceniasz przeciwnika? No jakby... Myślę, że ludzie troszeczkę go nie doceniają, ale nie róbmy też z niego gladiatora. Jest po prostu mięsem rzuconym mi na pożarcie, które połknę w pierwszej rundzie, ale będę dalej w treningu i będę tak nokautował wszystkich w kategorii 77, ponieważ idę po pas. Czyli rozumiem, hejter, że widziałeś ten materiał. Coś tam chyba mi się już nie tylko przewinęło. Już nie tylko sam fakt, bo już nazwał cię przystankiem do walki i teraz mięsem tutaj na pożarcie. Ferrari teraz cwaniakuje, ale ja wiem, że on też się próbuje tutaj na tych wywiadach tak wybielić, że w razie W, jakby się coś stało, w razie W, jakby przegrał, żeby nie było, że wiesz, że jestem słaby czy coś, nie? Jakby on tutaj mnie podbudować próbuje, żeby nie było, że on wychodzi z kimś fuj słabszym, nie? Znaczy ja uważam jedną rzecz. A teraz cwaniakuje po prostu. Że na przykład Filip Zabielski nie jest takim leszczem. Zobacz, pokonał Tejkwana, oni nie dokończyli z Tejkwanem swojej walki. Znokaut ma najszybszy knockout. Zmierzam do tego, że faktycznie i macie rację, rozpierdolę go, ale że nie jest aż tak słaby, jak za jakiego go mają. Ale to jest moje, to jest, nie wiem, co, nie on, co ty uważasz. Się, kurwa. Ale ty jak uważasz? Ja uważam, stary, bo że... Bo patrzy, mi się wydaje, ja uważam, na stary, ciała. że jeżeli... Co jest nie tak z jego budową ciała? Chodzi mi, że patrzą, że jest szczupły i przez to, że jest szczupły, mają go po prostu za liścia. Jakby, no ja mam w chuj mocną psychikę, wiesz, i jakby jeżeli mnie nie znokautujesz, a szlifuję to, żeby te twoje ciosy nie dotarły do mnie, to wtedy, kurwa, no może się to inaczej skończyć dla ciebie, wiesz? Więc no u ciebie jedynie no to, że mnie celujesz, nie? To może... Ale równie dobrze mógłbym cię wynieść i jebnąć tobą o glebę. No ale stary, no kurwa, no... No tak nie będzie, no nie ma takiej możliwości. Mógłbym i zrobić w parterze i w stójce. Zauważ, że ja każdą walkę, którą robiłem, to robiłem z przeciwnikami cięższymi ode mnie, o 10, o 15 kilo, więc jakby i wytrzymywałem 3 rundy i tam jakiś kurwa knockout był, czy te walki były ciekawe i były mocne, więc nie wiem, czemu masz takie podejście. Mam takie podejście, bo po prostu ja i tak teraz jakby możesz mało trenuję, bo mam, znaczy mało, trochę trenuję, bo mam kontuzję stopę. Ja się domyślam, dlatego ja wykorzystuję takich ludzi jak ty, żeby pójść sobie do góry, bo ty teraz będziesz miał w chuju, nie będziesz trenował. Trochę trenuję. Ja sobie przypierdzielę. Nie mogę trenować na pełnej, bo mam jednak tą... Ja sobie przypierdzielę Ferrari, kurwa, naprawdę ci mówię, że no może być to chujowo dla ciebie się skończyć, nie? Ja myślę, że w dniu, bo teraz jest luźno, nie mam zamiaru go ani uderzyć, ani nic, ale w dniu walki, że będzie posrany do granic możliwości. Ja mam w chuj, stary, ale przysięgam ja będę ci, zesrany, że jak wejdę do oktagonu, ale ja będę to będziesz zesrany, widział ale do kogo po mnie, mówisz, kurwa, stary, ja będę zesrany, będzie, ale będziesz kurwa, widział chłopie. Po mnie, że za chwilkę, w ciągu odliczania tych 3-2-1, ale ty myślisz, że jesteś że groźny, zaraz, kurwa? Ja mógł naszczać tak, na ciebie, stary. Niewątpliwie jestem dużo groźniejszy no, od ciebie weź, i zrobię kurwa. Ci...
krzywdę, rozumiesz? Zrobię ci w oktagonie no, krzywdę. No i się obudziłeś. Nie chodzi, że się będziemy bić, będziemy się punktować. Wejdę, ja muszę im dać szybki ale knockout. Po co mnie w chuja? Nie wiem, jakie tam lubisz zabawy, no. Co nie? No. No, ale muszę im dać no, wszystkim brutalny knockout. Ewentualnie możesz to zrobić, jak chcesz. Amadi, bo mówisz o kontuzji stopy. No. Rozumiem, że jeżeli przegrasz, ja wiem, że ty odpowiesz no. Zaraz, że nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, on wygra. No. Ale jeżeli przegrasz, no. Czy użyjesz tego argumentu jako... Nie ma w ogóle opcji, po pierwsze, że przegram, a po drugie nie powiedziałbym bym o tym, a po trzecie będę miał w dniu walki na 100% zdrową stopę. Okej. Więc nie będzie, nie będę mógł powiedzieć, że przez kontuzję, bo ona już jest 100 razy lepiej niż było. A z tymi treningami ten argument, że jednak mało trenujesz, no bo otwarcie się przyznajesz. To nie jest... Że... No nie mogę robić... No jak mam złamaną stopę, to nie mogę robić nic, gdzie chodzę na tych stopach. Okay. Więc tarczuję sobie dobrze. Na przykład w miejscu czyli i robię siłownię. Chodzi o to, że kontuzja ma wpływ na to, że nie możesz w pełni trenować, a nie to, że uważasz ale na przykład... hejtera za szczupaka Leszczyka. Kurde, no powiem ci szczerze, że nawet jakbym odpuścił od dzisiaj treningi i nie melanżował, żeby nie wyniszczać organizmu i doszłoby do walki, i tak nie miałby żadnego argumentu. Kurwa, po prostu... Kurwa, Ferrari, ja nie wiem, skąd ty masz takie podejście, ale... Bo ty nie znasz mnie, nie wiesz, jaką ja dysponuję siłą i co mam w głowie. Ja pielęgnuję... Stary, ja dostałem ale jakby w internecie... to nie robi na mnie wrażenia. Nie chcę robić na tobie wrażenia. W internecie dostałem 1000 noży w plecach, hejty, wszystko. Ja uwielbiam być hejtowany, chociaż teraz jestem na fali wznoszącej, ponieważ ja pielęgnuję w sobie nienawiść i agresję, którą trzymam, bo nauczyłem się jej kontrolować, ale w dniu walki spuszczam wszystkie kurwa demony, stary. Ale zajebiście! Ja wejdę ci, kurwa... Zajebiście! Nie będziesz miał łatwo! Przez to, że masz dziecko, nie chcę tego wszystkiego ale mówić, ale wejdę ci, kurwa... Ferrari! Wejdę ci odebrać życie, rozumiesz? Ferrari, kurwa, cię, stary. Nie jesteśmy na ulicy, kurwa, że masz mi odebrać życie. Panowie, kurwa, jest sędzia, nie ma kurwa tak, takiej ale możliwości... To są metafory. Oczywiście. Nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek takiego się wydarzyło. Dlaczego jest, nie ma? Jest sędzia, dlaczego stary! Nie ma? A co ty jesteś, gladiator, że ty, nie masz kurwa taką siłę w ręku, że co, ty mi z głowę zdejmiesz? No, wydaje mi się, że mógłbyś się zdziwić, nie? I na pewno jestem pewny, że tak. Się zdziwisz, że będzie... Znaczy, zdajesz sobie sprawę, że przegrasz, ale po walce... Na przykład jak Mamet miał złamaną na przykład twarz po walce ale ja z Soldiczem, ale mnie to, też mnie tak to nie rusza. Skończysz. Ale mnie to nie rusza. Mnie to nie rusza. Ja mogę być połamany, mieć... Ja miałem... Ja to dostałem, fajnie, cieszy mnie, stary, że jest pojebany. Ja dostałem taki wpierdol, że leżałem dwa tygodnie w szpitalu i miałem połamane oczodoły, zęby. Mam, widzisz tego starego zęba? Ja mam 4 zęby złamane. Od jedynki 4 w prawo mam złamane. To liczę, że ruszysz na mnie ja od razu. Jebane, liczę, że ruszysz rozjebane na mnie od razu. Mam zawiasy tutaj, szczęki, więc chuj. Ja czyli mówisz, że wchodzimy i od razu się atakujemy. Wchodzimy, dobra, ustalmy, że jest od razu jazda. Jest, słowo honoru dajemy. Słowo honoru od dajemy. Pierwszych sekund jest pizda, jazda. Ogień. Jest dobra, jazda. Zajebiście. No i chuj. Okay. Piękny statement. Mam nadzieję, że nie zawiedziecie fanów tutaj. Kurwa, aż mi przeszły włosy, mi to stanęły dęba z przyjemności, kurwa. O, nie? Zajebiście. Kamera na super. Amadeusza nie, i Nielu. Poważnie, włosy, tu aż poczułem włosy, stanęły Amadeusz, mi dęba. Musisz sobie uświadomić to, no. Ja nie chcę tutaj psychicznie grać, ale okay. Musisz sobie uświadomić to, że się ciebie, kurwa, nie boję w ogóle. Wiem. W chuj się ciebie nie boję w ogóle. Znaczy, nie wiem. Stary. Myślę, że się boisz. Nie, kurwa. Nie mówię, że jesteś posrany do granic możliwości, ale uważam, że się mnie boisz. Wiesz co? Nie boję się nawet minimalnie. I to jest, nawet kurwa, i to jest... I to jest, no. Kurwa, i to jest z jednej strony... No. Daj tutaj, Kacper, jak możesz. To jest z jednej strony dziwne. Nie, już teraz nie. Już nie, no niech sobie działnie, będzie miał luźniejszy, pewniejszy ja nie, to kola tylko jest teraz. Okay. Jakby... na czym ja skończyłem? Przepraszam, bo... Że się mnie w ogóle nie boisz. Tak. Nawet minimalnie. Tak, ja się nie boję. Ja mam w głowie coś takiego, że no, może troszeczkę jestem głupi i ja dlatego się nie boję. Ja przetestuję to. Kola. Rzeczywiście kola. Albo mikro jakiś ten, ale nie no, kola. Nie, kola. Ale to trochę porobiony dzisiaj Boxdel, co? Jak? No takie mam wrażenie, że coś tam jakiś Coco Chanel. No weź, kurwa, takich rzeczy nie robisz, nie? Stary, no gdzie? Nie? No ja. Wiesz co ci powiem? Bo no. Trochę jestem na wkurwiony, nie? Znęcacie się nad tym młodym, kurwa, chłopakiem. Kto, ale? No tak troszkę, bo pytujecie go o te testy, nie? I wyobraź sobie, ale to nie że my, dam tylko... ci 30 tysięcy, ja uważam, że jesteś zrobiony. Jeśli teraz udowodnisz, że nie jesteś pod wpływem. No kurwa, mogę to udowodnić. Tak, dobrze, to mam przy sobie test akurat na ślinę. Dobrze. Ale co? Nie ma problemu, ja tak? Jestem... No oczywiście, ja jestem czyściutki. No dobra, to dawaj. Kurwa, jak to się otwiera. A może zróbmy to tak, no, zrobimy to stary poza. Nie, no zróbmy teraz. Ale po co my to robimy teraz? No bo chciałem sobie, jest... czy nie jesteś w ciąży.
bo to jest ciążowy. To jest ciążowy. I przecież to prank. To tylko prank. Że ciążówka wiem, że ja nic nie zrobione, ale po prostu... Wiem, żartuję. Wiesz, jakby prank. Ja wiem, ale wiesz, jakby to wyglądało, stary. Jakieś chóra śliny i tak dalej na programie, to jest ten. Ale zrobisz mi jedną przyjemność i nalejesz na dopo? Chcę zobaczyć, czy nie jesteś w ciąży. Ja pierdolę. Nie no, to było, stary, dla mnie troszkę za mocne zdarzenie, bo dzisiaj... Dobra, lecimy dalej. Kamil Łaszczyk w wywiadzie powiedział, że twoje walki to nic specjalnego i przyjmuje wyzwanie. Co ty myślisz o Kamilu i o tym, co... Kurde, właśnie chciałem z nim porozmawiać. Nie wiesz, czy nie będzie telefon, nie możesz spytać się tam. Kurczę, jakbym mógł prosić reżyserkę, chociaż nie wiem, czy oni... Wolałbym to powiedzieć jemu, niż najpierw i drugi raz się powtarzać. Kurde, fajnie by było zadzwonić do Kamila, ale nie wiem... To... A mam mu... Powiem tak, szanowałem go do tej pory, mówiłem w miarę z szacunkiem, ale kurwa, z dnia na dzień jest tego szacunku mniej.